dzieci, chciałam się z Wami przywitać. Jestem Zajączek. Zajączek jak każdy inny. Ale niestety nie zawsze byłam taki wesoły. Byłam strasznym marudą. Tak, Zajączku, byłeś marudą, ale pozwól, że ja chyba dzieciom przeczytam całą historię o tym, jak to z Tobą było. Każdy lubi trochę ponarzekać, ale ja, Zajączek, bohater naszej historii, już troszkę przesadza. Przeczytajmy bajkę nagrodzoną w 3. edycji konkursu Zostań bajkowym bohaterem. Dawno, dawno w starym lesie wieść ta się po świecie niesie od 10 lat lub więcej. Chwilę małą tu poświęcę i przekażę Wam te wieści w mojej krótkiej opowieści. Przy drzewiu na kamieniu siedział zając drzewa cieniu i narzekał wciąż na słońce, że za ciepłe, za gorące i na świerszcze, co cykają, oka poprzymknąć mu nie dają i na kwiaty, co tak pachną, nosie kręci, aby zasnąć. I że kamień twardy taki, wypoczynek byle jaki, tu coś łupie w kręgosłupie, tam w kolanie ciągle chrupie, niewygodnie, niemożliwie, zaraz tu kręgosłup skrzywie. Muchy mu wciąż przeszkadzały, odlatały i bzyczały. Machał łapą w prawo, w lewo, aż przypadkiem machnął w drzewo. Wrzasnął zając sosie w płucach. Ech ty drzewo, co się rzucasz? Twoja wina, łapka puchnie. Nagle szum, wiatru powiew lekki, w korze drzewa oczy są dwie wielkie powieki. Usta skory, skory nos i spokojny, niski głos. Ja przez wiele, wiele lat obserwuję leśny świat. Rano, wieczór i w południe wszystko tu wygląda cudnie. Ptaków śpiew w cieniu drzew, pszczoły, mrówki czy komary, rudy list czy wilczek szary, wszystko mnie zachwyca w koło. Nagle drzewo marszczy czoło i spogląda na zająca. Aż raz kiedyś, dnia pewnego, zjawiasz się tu ty, kolego, i marudzisz, mruczysz, warczysz, chyba tego już wystarczy. Z gruburną miną, w dziwnej złości, pełen smutku i wrogości. Więc przypomnę ci w tej chwili, do was też się zwracam, mili, że ten las jest naszym domem, a my wszyscy mieszkańcami. Lisy, niedźwiedź i komary, żółte kwiaty, modrzew stary, ważki, sowy i zające. Świeci dla nas jedno słońce. Przypominam, jak to w domu nie psocimy się nikomu i żyjemy w wielkiej zgodzie latem, wiosną, w zimy, chłodzie. A życzliwość w naszym lesie najważniejszą jest zasadą. I nie będzie tu przesadą, jeśli wspomnę, że z uśmiechem łatwiej każde trudy zniesie. Zobacz tylko, mój zajączku, ile pięknych kwiatków, pączku, ile w śpiewie jest słodkości, ile ciepła i radości i te małe zwinne gile, co włożyły trudu tyle. W śpiewy swoje, w południe, czy nie widzisz, jak tu cudnie? Zając zastyk po przemowie, wszystko mu się mącił w głowie. Drzewo gada? Nie do wiary, to są jakieś leśne czary. Może to się teraz śni? Czasem miewał dziwne sny. Wciąż mu się nie mieści w głowie, ale myśli, co odpowie. Może warknąć, krzyknąć bzdury i się schować gdzieś do dziury. No może tupnąć i po sprawie. Ja się z nimi tu rozprawię. Ale ma też myśl tę w głowie. Może grzecznie coś odpowie, życzliwością i kulturą i wykrzyknie uśmiech górą. Drzewo rację chyba miało, całkiem dobrze powiedziało. To się zając źle zachował. Stąd te wszystkie drzewa słowa. Zając stanął na kamieniu, trochę z duszą na ramieniu, spojrzał w mądre drzewa oczy. Ależ mnie pan dom zeskoczył, ktoś mi wreszcie to powiedział. Ja marudą? Gdybym wiedział. Nieuprzejmy, bez kultury, byłem smutny i ponury. Teraz to dopiero widzę i co się strasznie tego wstydzę. Dom uśmiechnął się powoli, widzisz, uśmiech nic nie boli, a od razu jest nam milej, rozpromienisz każdą chwilę. Teraz zając już to wiedział. Chociaż jeszcze cicho siedział, lecz uśmiechem przyklejonym
taki był zadowolony. I od tego czasu w lesie, wieść tak leśna niesie, wszędzie jest życzliwość zgodna. Gdy jest słońce, niepogoda, wszyscy razem się starają pozytywnym być jak zając. Życzę Wam, drogie dzieci, abyście Wy w tej trudnej sytuacji, która nas teraz spotkała, w związku z tym, że musimy siedzieć w domach, nie możemy nigdzie wyjść, nie możemy przyjść do biblioteki, dlatego biblioteka wyszła do Was, przyszła do Was do domu i mam dla Was takie zadanie. Chciałabym, aby każdy z Was wykonał dzisiaj jakiś dobry uczynek dla swoich bliskich. To jest jedna część zadania, a druga część zadania, bardzo łatwa myślę dla Was wszystkich, należy obdarować swoich bliskich aż 5 uśmiechami. Każdy rozda 5 uśmiechów, szerokich od ucha do ucha. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.